Hej, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, znowu na Supermoto. Jest to prawdopodobnie nasz ostatni wyjazd w tym roku, więc wykorzystajmy go jak należy. Tak w ogóle to muszę się wam czymś pochwalić, w końcu zebrałem się na siłach. W końcu wygląda ta DRZ jak Supermoto, to nie ma już tego szpecącego garba na siedzeniu. To jest pewnie ślisko. Ło! Czuć ten kurde taki jesienny klimat widzowie. O i mamy kolegów. I przeciera? Siądzie? Siada! Próbujemy sobie jeszcze raz widzowie, co by na to. Ogólnie buty mam inne takie kurde, jakieś fifloki podarte, ale to nic, to nic. Ło, to była taka kurde troszkę skośna przeciera, bo mnie troszkę zdarło na bok. Tego, polecimy sobie może tędy. Jak zawsze sobie w enduro jeździmy po krzaczorach, teraz sobie pojeździmy w supermoto po krzaczorach, nie? O kurde, ślisko. Ja tu wjadę w ogóle? To jak mi się zahaczyła? Ja cię to narobiłem. Dobra, jakaś w tył. Za przód muszę pociągnąć. O, wyszło. No i elegancko, dobra. Jedziemy, troszkę trzeba uważać, bo ten most jest troszkę stary. Buja się troszkę, ale... Ale to jest ślisko, ślisko. Dobra widzowie, dzisiaj jest taki super klimat akurat do jazdy, tylko mam takie małe problemy. Są liście, jest jesień, nie? No i nie przewidziałem tego, że będę miał tu trochę trudności wyjechać. Ale spróbujemy. Rozpęd. O, już czuję, że ślizga koło. Ale jakoś się dotoczę. To chyba tutaj, tak, to było tutaj. O, góreczka kurde, idealna na kombo. Tak nie miało tu być. O kurde, 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 kurde. Dobra, trzymam się tej strony, bo tam jest skarpa. Jest góra stroma. Jak na supermoto to może i jest, ale pytam jakby tu cisnął, tu pod górę. No, mogłoby być ciekawe. Jak widać motocykliści jeszcze kurde nie rezygnują z sezonu. A, wciąż na mieście, nie wiem czego. Mnie tak diabeł chyba podkusza, żeby na to miasto ruszać cały czas. Tylko teraz gdzieś policja mi nie dojechała od tyłu. Tak, ja ogólnie policji się nie boję. Wiecie, jak jedziesz naprzeciwka, stojąc naprzeciwka, to jeszcze lat. Ale jak już stoją za mną, o, z takiej sytuacji ciężko uciec. No, już raz próbowałem właśnie. Wam opowiem właśnie tą sytuację całą. I leciałem sobie na gumie i tak patrzę w lusterko, jak już opadłem z gumy. Jakaś kurde BMW-ka. Tak patrzę, kurde, przypomina trochę nieoznakowaną. Oni stoją za mną, ja tak rozkminiam właśnie. Kurde, jakby to była policyjna, no to w sumie już dawno by mnie ściągnęli, nie? No ja pamiętam, że wtedy miałem tablicę tak podgiętą do połowy, żeby mi jej nie było widać. Czekam na zielone i nagle ba, zapaliło się zielone światło i tylko słyszę koguty z tyłu, niebieskie światełka w lusterku. No i pełną w gaciach. I takie, co zrobić? Kurde, taka kontrola wleciała, że widzowie, nigdy takiej w życiu nie miałem. Wszystko, dosłownie wszystko sprawdzili. Kierunkowskazy mi sprawdzili, a ja wtedy miałem tak kierunkowskazy pomodzone. Ja nie miałem tak jak teraz, nie? Teraz mam zajebiście kierunkowskazy. A czy ten może troszkę krzywo opadł? Wtedy miałem tu zamontowane na ogonie. W tych dziurach. I jak robiłem przeciery z automatu, to ogon mi szedł w górę, nie? Jak kierunkowskazy były tutaj, to mi ucinało kable po prostu o stelaż. Po każdej przecierze te kierunkowskazy przestawały działać, nie? Ja odpalam migacz, a tu nie działa, nie? Patrzę, kable pourywane i mu mówię, panie, zaparkowałem pod blokiem, widocznie ktoś mnie uciął. Zatrzymali mnie obok sklepu motoryzacyjnego i mi powiedzieli, dobra panie, kupuj pan kierunkowskazy, zakładaj i możesz pan jechać. I tak im mówię, no ja sobie jeszcze lawetę wezmę. A ja po co? A ja, bo jeszcze prawa jazdy nie mam. Wyprowadzamy sobie motocykl elegancko. Ile to ruchów jest? Jakbym chciał, mógłbym to zrobić jednym. Co teraz? Co teraz? Teraz chyba był przejazd na gumie w zadaniu egzaminacyjnym. Mogę się mylić widzowie, mogę się mylić, ale chyba coś takiego było. Coaster! Ale powoli to idzie, kurde!
czy zachowywać się grzecznie, czy może podłamiemy sobie parę przepisów. Pierwszy przepis, jaki złamiemy, nie wiem, czy mnie za to do więzienia nie wsadzą. Pierwszy przepis, jaki złamiemy, kręcanie bez kierunkowskazu. Teraz kierunkowskazu nie mam włączonego i sobie skręcę. Widzicie? Widzicie? Dawaj, Kaziu! Jedź! O, pan policjant w porządku pilnuje. A dosyć dziwnie się na mnie przypatrzył jeden. A z tej strony kompletnie mi blach nie widać. Jadą prosto, tam gdzie ja. Dobra, oni kiedyś mnie śledzili, to teraz ja pośledzę trochę ich. Jedziesz czy k***a nie jedziesz? Do ch***a pana. K***a jechał, k***a, 1 godzina jebany, k***a. Śmieć, o, czekają na mnie. 1 hour later. Jedź, k***a. Jedziesz czy k***a nie jedziesz? Surprise, motherfucker. Jadą za mną? Nie? Nie ma co ich prowokować, widzowie. Będą chcieli, to sami się o coś przyczepią. Na koło, na koło! Na koło, daj na koło! Znowu się mijamy, panowie. Koniec, widzowie, już nie wracamy na miasto. Bo zobaczcie, co tam się dzieje zaraz w Lunie. Tu pasowałoby zrobić parę wyminięć. No kurde. Kurde, nie zdążyłem się wciepać, ale to nic. To nic. To nic, jedziemy sobie tak. Dobra, dzisiaj sobie policję może odpuścimy, widzowie. No ja im daję takie okazje, no normalnie, widzowie, nie wiem, zajeżdżam im przed maskę, bez tablic. Co mam zrobić? Gumę mam spalić przed radiowozem? Wtedy na 100% mnie ogarną. Ale tylko dlatego, żeby powiedzieć mi: wow, zajebiście panu wyszło. Nie no, widzowie, świruję oczywiście. Czy właśnie w co to jedzie? Co to jedzie? Fiat? Seicento? Seicento numer 2? Siwy dym! Próbujemy, żeby zrobić takiego coastera zajebistego, że się normalnie w miejscu zatrzymamy. No było, było to 2 na godzinę. Dobra. Myślę, że troszkę się jeszcze pobujamy i będziemy zwijać. Bo z tego, co widzę po chmurach, no nieciekawie się zapowiada. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku na kanale. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku już za tydzień. Prawdopodobnie będzie to odcinek oczywiście z terenu na Pita. Także trzymajcie się, do następnego, siemano. 5 minutes later. Ciekawie, drodzy widzowie, akurat mnie troszkę deszcz złapał. Ale to nic, przeczekamy sobie na chwilkę. Zaraz sobie śmigniemy, także kurde, co, siemano.